Cornelia. She's the queen of Poland. You don't know it yet. She's the queen. The secret queen, but she's the queen. Okay, we'll do a last song. Do you want to translate? Ostatni utwór i będziemy Państwu bardzo dziękować za gościnę. Tak a propos dziękowania, dziękujemy bardzo za to, że nas Państwo zaprosiliście. Jest to faktycznie miejsce niewiarygodne, z zupełnie niewiarygodną atmosferą. Zostaliśmy tutaj bardzo gorąco przyjęci. A sam Kraków to naprawdę przepiękne miejsce, pełne przepięknej energii. Jest to dla nas naprawdę bardzo ważne, żeby móc w takie miejsce trafić, żeby czuć się tutaj dobrze. I na koniec specjalne podziękowania dla Kornelii, dzięki której tutaj się znaleźliśmy. Kornelio, jesteś faktyczną królową Polski, choć być może wciąż jeszcze utajoną. Okay, so for the finish we'll do a song called the Dauda Hia. Which is a that's one of the Yemenite things that they like to do is correct you when you say something wrong. If there was another Yemenite, he would say, no, it's Daudahia, not Daudahia. They can come in the middle of the show while you're singing and say, no, that's not the way you're supposed to sing. And that happens, it's not a joke, that happens. Czyli następny utwór nazywa się Dauda Hia i teraz jak mnie poprawiają, to widzicie Państwo, że to jest faktycznie rzecz tradycyjna, ponieważ w Jemenie tego typu poprawianie jest tradycją. Nie mówi się tego tak, tylko tak. Potrafią podejść do człowieka w połowie show i powiedzieć, ty słuchaj, ale to miało być inaczej, to nie brzmi tak. To naprawdę nie jest żaden żart, takie rzeczy się po prostu zdarzają. Okay. This is a woman's song. Which is the secular singing. The songs that we did before were religious songs. This is a non-religious. And just a song from mothers to daughters who teach the daughters like how to behave and warn them not to do too much bad things, you know, and... Okay, and this is the Fula flute talking about Africa. And that's the opening of the song, and then Dauda Hia. Jest to piosenka tym razem kobieca, a jest to piosenka jak najbardziej świecka. Poprzednie były religijne, ta nie jest. Pieśń jest pieśnią matki, która zwraca się do córki. Uczy ją, jak się zachować i mówi, czemu ma nie robić tego, czego robić nie należy, czemu ma nie psocić. I tutaj widzicie Państwo coś, co jest prawdziwie afrykańskim fletem, a zaśpiewamy pierwszą część utworu. Yeah, Thomas Sailor.